przyszłość. Paweł Pawlikowski przyszedł. A to jest panie minister, pan Grzegorz Lipiec. Dzień dobry. Pracuję w naszej telewizji Festiwik. Grzesio dostał dwie nagrody dla najlepszego filmowca niezależnego w Gdyni. To jest jedyny taki przypadek w historii. Bardzo mi było pasmać. Tutaj wielka skromność. Bardzo mi miło, że delegacja z Zielonej Góry przyjechała znowu z wybitnym filmowcem, panem Grzegorzem Lipcem na czele, który jako jedyny polski reżyser dwukrotnie zdobył nagrodę główną kina niezależnego na festiwalu w Gdyni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i cieszę się, że możemy gościć filmowców z Zielonej Góry w Warszawie. Chciałbym skorzystać z tej okazji i pozdrowić mieszkańców Zielonej Góry, którzy mam nadzieję zapomnieli już o moich występach sprzed lat, ale może kiedyś wrócę i może znów pójdziemy w miasto tak jak dawniej.